Dzisiaj będzie inspiracja dwoma książkami naraz. Esencjalista oraz praca głęboka. Witaj, nazywam się Marcin Kokoszka i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Na tym kanale regularnie robię inspiracje różnymi książkami, filmami i serialami. Serialami jeszcze nie będzie, ale myślę, że w kolejnej inspiracji już się pojawi. Jest to jeden z jakby serii filmów, które robię. Oprócz takich twardej wiedzy stricte biznesowej, takiej praktycznej, takiej jak prowadzić biznes, jak się oddłużyć, jak zarządzać finansami, jak robić marketing, prowadzę też całą serię taką na temat właśnie różnego rodzaju książek. Pierwszy raz zdecydowałem się na to, żeby przedstawić w jednym odcinku dwie książki naraz. I pierwszy raz też chyba tak robię, że tak szybko po przeczytaniu jakiejś książki od razu o nich opowiadam, dlatego że bardzo często pozwalam sobie na to, żeby z perspektywy czasu też powiedzieć o tym, jak to wpłynęło na moje życie, na to, czy rzeczywiście nadal uważam po jakimś czasie, że ta książka była taka dobra. Te książki przeczytałem jedna za drugą i dlatego też postanowiłem je obie obu opowiedzieć, dlatego że bardzo dobrze zrobiłem, że przeczytałem je obie, dlatego że one są w jednej tematyce, ale obie się przenikają, obie się uzupełniają swoją wiedzą. Przede wszystkim w książkach tych jest trochę taki odwrócony trend tego, co zarówno na tym kanale, jak i w ogóle tak w świecie jest pokazywane, czyli taka wszyscy mówimy o tym, jak być super efektywnym, super produktywnym, jak robić jak najwięcej, jak najszybciej, spać efektywnie, tak, zarządzać dobrze czasem i osiągnąć jak największe rzeczy. A w obu tych książkach jest pokazane bardziej, jak robić mniej. Nawet pod tytuł jest mniej, a lepiej, tak? I drugi to jest, jak osiągnąć sukces w świecie, w którym ciągle coś nas rozprasza. Sami sobie tak naprawdę narzucamy różnego rodzaju rozpraszacze. I wydaje mi się, i tak jakby jestem przekonany, że ludzie tak mają, że zawsze wybierają mniejsze zło. Tak jest, że jak popatrzycie, czy ktoś rzuca palenie, na przykład, i jest tak, że kiedy ktoś w ogóle decyduje się na to, żeby rzucić palenie, jednemu wystarczy zwrócić uwagę i powiedzieć, hej, to jest nieprzyjemny zapach, to jest po prostu niefajne. Komuś innemu trzeba powiedzieć, hej, to jest po prostu niezdrowe. Innemu trzeba już po prostu pokazać konkretne przykłady, tak, że coś się stanie. U kogoś innego ktoś w rodzinie musi mocno zachorować, jeszcze inna osoba musi sama zachorować na to, więc tak naprawdę próg bólu jest u różnych osób w różnym miejscu. No ale dopóki te palenie papierosów jest przyjemniejsze, fajniejsze, jest to jakby taki lepszy nauk niż to, co możecie za to spotkać, tak długo po prostu ludzie chociażby właśnie palą. Ale tak samo jest z innymi rzeczami. Jak idziesz na siłownię i ćwiczysz sobie na robisz to, większość z nas, większość trenerów personalnych to pewnie potwierdzi. Jeżeli tu oglądają jesteś trenerzy personalni ten materiał, to niech w komentarzu potwierdzą, że tak rzeczywiście jest, że większość osób robi nieprawidłowo większość ćwiczeń. No ale dlaczego tak w ogóle jest? Dlaczego tak jest, że nie robimy tak, jak powinniśmy robić, a robimy właśnie w jakiś sposób taki, który nawet naraża nas na kontuzję? Właśnie dlatego, że krótkoterminowo jest to dla nas pozycja wygodniejsza. Tak? I to jest tak, że jak robimy na przykład tam martwy ciąg czy coś, to po prostu ludzie źle układają plecy, źle robią przysiad. Dlatego, że w tym momencie jest dla nas wygodniej zrobić coś innego. Mniej obciążamy jakieś mięśnie, które powinniśmy obciążyć, tak, a bardziej te, które już na przykład mamy wypracowane, ale nie o to chodzi w tym ćwiczeniu. Tak? I tak samo jest później idąc dalej właśnie w życiu i w biznesie. My chcemy czuć, że jesteśmy tacy super efektywni, chcemy bardzo dużo rzeczy odhaczać i sami sobie narzucamy bardzo dużo rozpraszaczy. I zamiast zrobić jedną dużą, ważną rzecz, mówię o tym nawet nie, że w danym dniu, ale być może ona ma zająć tydzień, być może ona ma zająć nawet kwartał albo i dłużej. Fakt jest taki, że im większe rzeczy, tym dłużej czasu potrzebują, więcej trzeba się zaangażować i trudniej nam jest wytrzymać w jednej rzeczy. Ja dużo częściej otrzymuję od Was takie zapytanie: Marcin, jak ja mam sobie poradzić z natłokiem pomysłów? Ja jakby nic mi nie wychodzi, a pomysłów mam tak dużo, ja bym chciał je zrealizować wszystkie. Mało kto mi pisze, hej, mam taki jeden fajny pomysł i chciałbym go zrobić, a nie wiem jak. Zazwyczaj, jak już masz jeden fajny pomysł i na nim się skupisz, to Ty wiesz, jak go zrobić. Może Ci jakiegoś elementu brakować, na przykład zespołu, finansów albo czegoś innego, może jakiejś wiedzy konkretnej technicznej albo właśnie marketingowej, jakiejś innej, żeby wypromować dany produkt, ale wiesz, jak należy zrobić ten biznes i czego dokładnie potrzebujesz. Problem dużo większy mają ci, którzy biorą za dużo rzeczy naraz, dlatego że tak naprawdę ciągle po trochu zdobywają wiedzę na temat tego, po trochu zdobywają kontakty, po trochu pojawiają się na imprezach branżowych i nic nie są w stanie zrobić tak naprawdę dobrze, naprawdę dużo. Mało tego, nawet jak cokolwiek zaczyna im wychodzić, to muszą reinwestować te pieniądze zarówno w ten biznes, jak i inwestować wszystkie pozostałe
całe pomysły po trochu, więc nie są w stanie też wyskalować tego, co już zaczyna im działać, bo mają takie poczucie straty tego, że inne projekty są równie fajne i nie są w stanie ich dalej robić. Tu trochę kłania się książka, o której już mówiłem, jedna rzecz, do której jakby odsyłam i zachęcam. Ja tą książkę przeczytałem jakieś około chyba pół roku temu i to jest książka, która cały czas we mnie dojrzewa. I cały czas widzę coraz więcej takich rzeczy u siebie, które mają, w które jakby zgadzam się z tą książką. Na początku uznałem, że ona jest fajna, że warto, a teraz jak działam, jak zaczynam coraz więcej rzeczy z tego stosować, mam coraz lepsze wyniki. Być może nawet polecałbym Wam najpierw przeczytać tamtą książkę, później te dwie książki. No i wracając do nich, właśnie tutaj mamy odpowiedź na to, dlaczego? Czasami nawet warto, czasami często jest warto robić mniej rzeczy, a efekty mieć dzięki temu lepsze. Kolejna rzecz, coś, co ja już nie pamiętam, kiedy ja ostatnio się nudziłem. Nawet jest tak, że ludzie się tym szczycą, tak, że mówią, u mnie nie ma nudy, tak, ja się dziwię ludziom, którzy są w stanie się nudzić. A popatrzcie, jak wiele takich ścisłych umysłów, wielkich umysłów, osób, które dostały Nobla, są takimi osobami, które potrafią sobie usiąść po południu z herbatką w jakiejś, nie wiem, czy kawiarni, czy gdzieś u siebie na tarasie, po prostu posiedzieć, podziwiać pogodę. Czemu tak często jest tak, że słyszymy i rozmawiamy gdzieś, że najlepsze pomysły mam pod prysznicem? Kto kiedyś coś takiego słyszał? Tak? Kto takie coś powiedział? Najlepsze pomysły mi wpadają pod prysznicem, tak? Albo dlaczego ludzie bardzo często mają notatnik przy łóżku? Tak, kładą się spać, a i tak mają kartkę i długopis przy łóżku, bo przed zaśnięciem wpada jakiś fajny pomysł. Tak, rano już go nie pamiętamy. Też o tym słyszeliście, pewnie tak mieliście, nie jeden raz. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mózg zaczyna pracować na innych obrotach. Sam miałem coś takiego, że siedząc, czytając kilkanaście książek o danej tematyce, będąc na konferencjach, mając spotkania w pracy, pracując po kilkanaście godzin na dobę, jasne, układałem sobie to wszystko, pracowałem nad tym biznesem, ale najlepszy pomysł wpadł mi jadąc do domu, kiedy słuchałem w ogóle innego audiobooka, dojeżdżając już do domu, wiedząc, że za chwilę będę widział się z żoną, z córką, będzie wolne popołudnie i nagle wpada mi taki pomysł, na który nie wpadłem przez ostatnie dwa tygodnie i byłem jakby coś, co sprawiło największy skok rentowności, tak? O kilka punktów procentowych skoczyła mi rentowność dzięki temu pomysłowi, tak? Od razu za tym poszły jakby inne możliwości, bo to się przełożyło na inne dziedziny tego biznesu. Więc sam tego doświadczam i autor tych książek jednej i drugiej autorzy mówią o tym, że czasami nawet warto jest się nudzić. Po prostu się nudzić i dać sobie czas, jakby zaplanować sobie nawet czas na nudę. Gdzieś polecałem, mówiłem też o medytacji, to jest jedna może z takich rzeczy, niekoniecznie jakby nuda, ale sama medytacja też wspiera ten sposób właśnie myślenia i być może zdystansowania się od tego, ale pozwolenie swojemu umysłowi właśnie na takie działanie na innych falach, na to, żeby się zdystansować, żeby się trochę wyluzować i może złapać nawet właśnie inną perspektywę, pozwala nam zrobić największy skok. No i teraz patrząc na to, to jest wbrew logice. Tak naprawdę, czy kilkanaście godzin dziennie pracy, bardzo dużej aktywności, zdobywania wiedzy, kontaktów, spotykania się z ludźmi, rozmawiania z praktykami, bardzo doświadczonymi osobami, może być słabszy od właśnie pozwolenia sobie na nudę? No w mojej ocenie nie powinno tak być. Ale jakby wytłumaczenie jest takie, że nie miałbym tego pomysłu, gdybym wcześniej nie zdobył całej tej wiedzy. Dlatego tu połączenie tego i synergia jest bardzo ważna. Tak jak tydzień trwa 7 dni i większość z nas pracuje przez 5-6 dni, a szósty gdzieś tam, siódmy odpoczywa, tak? Czy szósty, siódmy odpoczywa, tak tutaj w pracy wydaje mi się, że też coś takiego ma miejsce, że właśnie bardzo często po wakacjach wracamy tacy zmotywowani, czy na wakacjach wpadamy na jakieś fajne pomysły, czy właśnie robiąc jakieś inne rzeczy niż nasza praca zawodowa. Tak samo tu myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, żeby dać sobie prawo do tego, żeby się nudzić. Ja wróciłem do domu. Po przeczytaniu obu, jakby tam już drugiej wtedy książki, żona się pyta, Marcin, co, jaki masz plan na wieczór? Ja mówię, planuję się nudzić. Idę po prostu na taras, siadam na krzesło i patrzę na zachód słońca. Nie? I ona mówi, czy wszystko jest w porządku? Czy coś się stało? Ja mówię, nie wiem, że tego chyba u mnie nigdy nie widziałeś, ale planuję dzisiaj się nudzić. Już rzeczywiście sobie siedziałem, jakby później wróciłem do pracy, dlatego że w międzyczasie wpadło mi kilka kolejnych jakichś fajnych pomysłów do sprawdzenia, do zapisania, ale sobie siedziałem, patrzyłem po prostu na to, jak słońce zachodzi, jak tam sobie wieś żyje swoim życiem.
Więc już też zacząłem jakieś rzeczy w tym kierunku robić i to jest jedna z takich rzeczy, żeby dać sobie prawo do właśnie do takiej nudy, do tego, żeby inaczej trochę pracować. Natomiast kolejna rzecz jest taka, która też jest w dzisiejszym świecie bardzo trudna, to odciąć się od wszystkich bodźców, tak? Wyłączyć internet, wyłączyć telefon, wszystkie powiadomienia wyłączyć, tak? Można włączyć tryb samolot albo najlepiej w ogóle zostawić w zupełnie innym miejscu telefon, komputer i zacząć pewne rzeczy, które mogę zrobić bez komputera, gdzieś zupełnie po prostu bez, w innym miejscu, tak, żeby się od tego całkowicie odciąć. Wielu pisarzy odcina się od zupełnie od ludzi, jedzie gdzieś w góry, po prostu przez kilka tygodni siedzi i pisze. No i jak się to ma do mediów społecznościowych, chociażby do tego, co ja tutaj robię, tak, że nagrywam materiały na YouTube, tak, buduję jakąś swoją pozycję, tak, jakoś przekazuję konkretną wiedzę. Ale jak popatrzycie na przykład na odpisywanie na komentarze czy odpisywanie na maile, to już nie jest aż taka duża regularność. Wiem, że należałoby to robić, żeby jeszcze lepiej to funkcjonowało, ale tak jak niektóre przykłady tutaj, które były podawane w tych książkach, właśnie autor taki dobry może albo napisać dwie dobre książki na rok, albo jedną średnią i być super zaangażowany w odpisywanie na mediach społecznościowych. Jak sobie popatrzycie na to, co jest ważniejsze i co tak naprawdę mu da, no to po co to w ogóle robi, to napisanie tych dwóch dobrych książek i po każdej premierze na przykład bardzo duża aktywność, dwa tygodnie, dla fanów jestem, dla mediów jestem, tak, jestem w stanie tu być, ale później dajcie mi kolejne tam 5,5 miesiąca spokoju na to, żebym mógł napisać kolejną książkę, która was zachwyci. I to jest taki sposób działania i myślenia i myślę, że to jest bardzo ciekawe i dla wielu z Was może to być bardzo trudne, ale bardzo przydatne. Jest to chyba najdłuższa recenzja, ale mamy dwie książki, więc możemy sobie na to pozwolić. Z tym chcę Was zostawić z kilkoma takimi myślami właśnie zarówno z tych książek, jeszcze poruszyliśmy temat innej książki, której recenzję już macie na tym kanale i kilka moich przemyśleń do tego wszystkiego. Także na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, jeżeli chcecie więcej tego typu wiedzy, więcej informacji i innej już stricte twardego biznesu, więcej informacji z życia przedsiębiorcy. Serdecznie zachęcam Was do subskrypcji no i oglądania kolejnych materiałów. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo.